Sobotą 7 lutego bieżącego roku w hali sportowej w Suchedniowie odbył się turniej koszykówki na wózkach pod patronatem biskupa Mariana Florczyka oraz duszpasterza niepełnosprawnych księdza Witolda Janochy. Na turnieju gościli zawodnicy z czołowych drużyn w polskiej lidze koszykówki na wózkach: KSN Start Warszawa, zdobywcy tytułów Mistrza Polski, IKS GTM Konstancin, wielokrotny medalista Pucharu Polski i Mistrzostw Polski. Turniej rozpoczął się meczem drużyn z Warszawy i Konstancina o godzinie 10, w którym zwycięstwo odnieśli warszawiacy z wynikiem 66-61. Organizatorem przedsięwzięcia był FAR Scyzory Kielce, który rozegrał na tym turnieju 3 mecze. Przedstawiamy Państwu relację z tego wydarzenia. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni i dla mnie jednego jest też wzorem. Dlatego też w imieniu duszpasterstwa krajowego, a jest tutaj duszpasterz krajowy ksiądz Witold, zaproszę się za ten wkład, za tę lekcję takiej, że tak powiem, walki sportowej z samym sobą, ale również w tej konkurencyjnej. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Duszpasterstwo krajowego sportowców z niepełnosprawnością również bardzo dziękuję za wszystko. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie i gorąco w Suchedniowie, w Suchedniowskiej hali sportowej. Cieszę się niezmiernie, że po raz kolejny mogę gościć, możemy tutaj wszyscy mieszkańcy Suchedniowa mogą gościć, tak samo gości, jak wspaniałych zawodników. Dziękuję za takie ciepłe słowa, księże biskupie. Mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy również gospodarzami tego wspaniałego turnieju. A zawodnikom życzę emocji sportowej, walki, zaciętości i niech wygra lepszy. Kolejny turniej koszykówki na wózkach w Suchedniowie uważam za otwarty.
jest pan menadżerem zespołu FAR Scyzoryk Kielce. FAR Scyzoryk Kielce zostało utworzone przeze mnie w kwietniu 2013 roku. Wcześniej dojeżdżałem z moim najmłodszym synem do Łodzi na treningi przez półtora roku, ale postanowiłem, dojazdy mnie po prostu męczyły i tak samo moje dziecko, bo on ma dopiero 11 lat w tym momencie. Postanowiłem, zebrałem grono tutaj osób po wypadkach, czyli po prostu niepełnosprawnych i udało się zorganizować mi tutaj drużynę w Suchedniowie.
11 do 12.